Cześć. W tym filmie opowiem Ci, co to jest dywersyfikacja źródeł ruchu na stronie internetowej i dlaczego warto ją stosować. Pokażę też przykład, którego warto unikać. Zapraszam do oglądania. Jeśli posiadasz stronę internetową, to powinno interesować Ciebie to, ile osób ją odwiedza i z jakich źródeł te osoby trafiają. Dane takie możesz zobaczyć w Google Analytics. Jeśli jeszcze nie masz zainstalowanego tego narzędzia, skontaktuj się ze mną przez stronę arturkosiński.pl, a szybko naprawimy ten błąd. Źródła ruchu w Google Analytics 4 możesz podejrzeć w zakładce Raporty, Pozyskanie, Pozyskiwanie ruchu. Pod wykresem znajdziesz tabelę, w której opisane będą poszczególne źródła wraz z ilością użytkowników czy sesji. Na ekranie pokazuję teraz przykład strony internetowej, która nie ma poprawnie wdrożonej dywersyfikacji źródeł ruchu. Jak widzisz, w tabelce na blisko 4000 użytkowników prawie 3400 pochodzi z wyników naturalnych Google'a, czyli z pozycjonowania. A teraz wyobraź sobie, co się stanie, gdy w wyszukiwarce Google zajdą jakieś zmiany, na przykład zmiana algorytmu, które wpłyną negatywnie na widoczność omawianej strony. Powiedzmy, że z dnia na dzień straci ona 50% użytkowników z wyników naturalnych. Zakładając, że 5 osób na 100 skontaktuje się z tą firmą, strata na przykład 2000 użytkowników to 100 potencjalnych klientów mniej. Właśnie dlatego warto jest stosować dywersyfikację źródeł ruchu na stronę i według mnie przynajmniej 2 albo 3 źródła powinny generować podobne ilości wejść, dzięki temu nagłe odcięcie jednego źródła, na przykład właśnie zmiana algorytmów w Google czy w Facebooku, nie powodują tak dotkliwych strat dla strony internetowej, a co za tym idzie pewnie i biznesu. Oczywiście życzę Ci stabilnych warunków, ale jeśli nagle zdarzyłoby się jakieś załamanie na Twojej stronie internetowej, sprawdź moją ofertę na www.arturkosiński.pl. Być może będę w stanie Ci pomóc wygenerować ruch na stronę z dodatkowych źródeł. To już wszystko na dzisiaj. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, daj kciuk w górę i zasubskrybuj mój kanał na YouTubie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.